Z okazji święta Wojska Polskiego na cmentarzu obrońców Lwowa polscy dyplomaci oraz przedstawiciele środowisk polskich z Lwowa i ziemi lwowskiej złożyli kwiaty na zbiorowej mogile polskich bohaterów. Zapalili również znicze przy pomniku piechurów francuskich oraz lotników amerykańskich. Stoimy tutaj na tym cmentarzu, gdzie są pochowani nasi bohaterowie, nasi obrońcy. Przechodzimy tutaj z dziećmi, przechodzimy tutaj już przez dłuższe lata. Tutaj jeszcze przeprowadzała mnie babcia z dziadkiem, moi dziadkowie, bo to jest nasze miejsce, to jest nasza pamięć, nasza ojczyzna. Rodzice przekazywali nam tę miłość do swojego miasta, do swojego kraju i pracując w polskiej szkole staram się również swoim dzieciom, uczniom przekazywać tę miłość do swojego pięknego miasta rodzinnego, miasta Lwowa. Jestem bardzo zbudowany tym, co tu widzę. Ja wiem, że jest Rota, ja wiem, że są organizacje polskie, dzieci, młodzież. To jest najważniejsze dla nas, żebyśmy z tą młodzieżą mogli iść dalej w historię, ta, która była i to, co będzie w przyszłości. To jest kolejna okazja, która pozwala nam mówić wszystkim nam i starszym ludziom, i osobom młodszym, dzieciom o tym, że Polska jest państwem silnym, o tym, że mamy walki zwycięskie, o tym, że musimy dbać o naszą kulturę, o pamięć historyczną i przekazywać z pokolenia na pokolenie. Obchody święta Wojska Polskiego na Ukrainie już po raz trzeci odbyły się w trakcie wojny.